nie będę ci tu mówił, że jestem nie wiadomo kim. Jak ty wkręcony zostałem w życia wir, a za nami miliardy innych dusz rozsianych na tym globie w swym celu. Chciałbym, aby rozwój mój, a także i twój, był jak kwiat lotosu, na niego spójrz. Wznosi się ponad brud, zostając czystym nad wodami mętnymi nowy świt. Okultyzm, mechanizm wszechświata i człowieka, czy może w cieniu krzyż i ideał Bafometa, droga do oświecenia, czy w przepaść piekła. Okultyzm, tajemna wiedza, a gwiezdna. Od filozofii miecza, przez magię, aż po iluminację i agapę. Na jakim etapie jesteśmy wszyscy? Jak rozwiązujemy konflikty? Akaszy, kroniki rejestrują wszystko. Młode dusze modelują rzeczywistość, kierowani Matrixu optyką. Straszą wielu religię, znów okultyzmem, choć same lecą na tej doktrynie. Co się czai w modlitwie, jak niewiara, a na niej opiera się cała magia. Jak działają mechanizmy wszechświata i człowieka, jak? Nie jak? Ukrywam, że ten temat mnie podnieca. Okultyzm, temat rzeka, wciąż na banicji. Władza wielu zniszczyła i wielu zniszczy psychy. Okultyzm, mechanizm wszechświata i człowieka, czy może w cieniu krzyż ideał Bafometa, droga do oświecenia, czy przepaść piekła. Okultyzm, tajemna wiedza gwiezdna. Plan przyrody, duchowy astral, święta trójca, która od dawna służy ewolucji ciała i duszy. Czy to prawda? Ja nie szukam Boga, ja widzę go wszędzie, w każdym momencie. Za sam tylko bezkres fantazji, respekt. No, w sumie tej kwestii to na tyle.